Witam serdecznie, nazywam się Dariusz Masłowski, jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na wykład Logistyka w aspekcie geografii miast. Dzisiejszym wykładem chciałbym Państwu przybliżyć przede wszystkim znaczenie logistyki w aspekcie zarządzania współczesnymi miastami. Po pierwsze, zanim przejdziemy do znaczenia tak ważnej logistyki w dzisiejszych czasach, chciałbym Państwu przedstawić, czym tak na dobrą sprawę w ogóle jest miasto. Miasto dla jednych może to być dobrze naoliwiona maszyna. Dla drugich może to być po prostu człowiek, który nieraz choruje, który zmaga się z pewnymi problemami, do którego należy odpowiednio leczyć. Dla trzecich może to być na przykład komputer, sieć komputerowa wzajemnie ze sobą powiązania. Nieważne jak nazwiemy miasto, ważne jest to, abyśmy nim odpowiednio zarządzali. Ważne jest to, aby inteligencja osób zarządzających przekładała się na inteligencję rozwiązań wdrażanych w miasto. Jakie cechy charakterystyczne można wymienić dla miasta? Po pierwsze, miasto jest to nic innego jak nagromadzenie pewnej ilości podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w jednym mieście. Po drugie, charakteryzuje się zwartym skupiskiem ludzi. W mieście znajdują się również siedziby pewnych instytucji oraz organizacji. Miasto charakteryzuje się zwartą zabudową. Posiada pewne cechy demograficzne. W mieście również żyją różnorodni mieszkańcy, posiadający swój styl życia oraz różnorodne funkcje zawodowe. Dlatego też chciałbym Państwu zacytować pewne dwie definicje miasta. Po pierwsze, miasto w prawie polskim definiowane jest jako jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadającą prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami. Pan Węcławowicz opisał miasto jako zjawisko przestrzenne, trwające w czasie i rozwijające się ewolucyjnie, składające się z form architektonicznych, krajobrazowych, symboli, wartości i struktur społecznych. Miasto w swojej budowie może wyglądać bardzo różnie. Te czynniki kształtujące miasto spowodowane mogą być wieloma skutkami. Dlatego też w literaturze pojawia się wiele modeli, koncepcji modelowych miast. Dzisiaj dla Państwa przygotowałem trzy modele, natomiast należy pamiętać, iż włodarze miast, zarządzający miastami, nieraz to bazują jedynie na modelach zaproponowanych w literaturze, tworząc własne hybrydowe rozwiązania. Pierwszy model opracowany przez pana Burgessa w 1925 roku, model koncentryczny, bazuje na pewnych sekwencjach koncentrycznych stref otaczających obszar śródmiejski, czyli inaczej centralny obszar działalności gospodarczej. Drugi model, model sektorowy, inaczej tak zwany klinowy, opracowany przez pana Hoyta w 1939 roku, bazuje na układzie promienistym miasta, gdzie zakłada rozwój w formie sektorowej. W tym również modelu istnieje pewna możliwość odśrodkowego rozwoju sektora. Trzeci model przygotowany dla Państwa jest to model wieloośrodkowy, opracowany przez panów Harrisa oraz Urmana w 1945 roku. Ten model bazuje na wioskach satelitarnych. Poszczególne dodatkowe elementy miejskie mogą zostać przyłączane w postaci bloków do miasta. Dzięki temu krajobraz miasta staje się bardziej zróżnicowany, złożony oraz efektywniejszy. Aspektami ważnymi podczas kształtowania i zarządzania miasta jest jego rozwój. Dlatego Państwu przedstawię kilka scenariuszy rozwoju miasta, gdzie
najważniejszym procesem związanym z rozwojem jest właśnie urbanizacja. Pierwszy scenariusz, inaczej tak zwany scenariusz dolepiania dalszej części miasta do już istniejącej. Przykładem takich miast jest na przykład Bielsko-Biała czy też Budapeszt. Drugi scenariusz rozwoju miast zakłada powstanie całkiem nowego miasta obok dawnego ośrodka i zrastanie się wraz z miastem już istniejącym. Przykładem takiego scenariusza rozwoju miasta jest na przykład Warszawa i Wilanów. Trzeci scenariusz zakłada po prostu wzrost demograficzny na danym terenie. Przykładem takich miast, tak jak widzimy na prezentacji, mamy miasto Meksyk czy też Bombaj. Ostatnim scenariuszem zaproponowanym dzisiaj dla Państwa jest scenariusz rozwoju miast, gdzie następuje zamiana terenów wiejskich w miejsce poprzez po prostu zmianę charakteru funkcjonowania danego ośrodka. Przykładem takich już miast jest na przykład miasto Tykocin bądź też miasto Knyszyn. Ważnym elementem podczas funkcjonowania miasta, podczas zarządzania są układy sieci ulicznych. Układy inaczej tak zwane komunikacyjne. To one charakteryzują miasto i manipulacja właśnie tymi układami może dać o wiele bardziej efektywniejsze efekty. Najstarszym typem układu jest to układ radialny, inaczej tak zwany układ dośrodkowy. Arterie komunikacyjne rozchodzą się promieniście z centrum miasta. Układ transportowy promieniowy umożliwia obsługę całego obszaru miasta, przede wszystkim przez centrum. Drugi układ, układ promienisto-pierścieniowy miasta, jest rozwinięciem układu wcześniej opisanego, układu dośrodkowego, gdzie promienie służą do transportu pomiędzy centrum a obsługiwanym obszarem, a pierścienie stanowią obwodnice zapewniające równomierność obsługi i obciążenia centrum. Centrum miasta może być również wyłączane z ruchu lub nieobsługiwane przez pewne rodzaje transportu. Przykładem takiego miasta może być na przykład Moskwa bądź też na przykład częściowo Paryż. Trzeci układ, układ wachlarzowy, jest tak na dobrą sprawę pochodną układu promienisto-pierścieniowego. Występuje tylko i wyłącznie w przypadku zablokowania swobodnego rozwoju miasta, na przykład przez czynniki geograficzne. Przykładem takiego miasta jest na przykład Sankt Petersburg, gdzie z jednej strony miasto ma Zatokę Fińską, która uniemożliwia rozwój miasta w tych terenach. Ostatni układ, układ prostokątny, inaczej układ szachownicowy, wiąże się z podziałem gruntów na cele kolonizacyjne bądź osiedleńcze, charakterystyczny dla miast Stanów Zjednoczonych czy też Australii. Jeżeli chodzi o zalety tego układu, wyróżnić można przede wszystkim łatwość wytyczania ulic i placów, prostota i funkcjonalność zabudowy, czy też przejrzystość danego układu. Niejednokrotnie z rozwojem miast związane są pewne bariery. Bariery, które przeszkadzają w znaczący sposób, bądź też mniej znaczący, rozwojowi miast. Wśród tych problemów możemy wyróżnić wiele rodzajów, takich jak problemy z natury ekonomiczne, problemy gospodarcze, problemy społeczne, czy też problemy kulturalne. Problemem w dzisiejszych czasach jest na przykład utrzymywanie naturalnego środowiska. Problemem jest również, i też co najważniejsze, zapewnienie godnego bytu społecznego. Występowanie pewnych niekorzystnych zjawisk w mieście
również stanowi barierę czasem bardzo wysoką, która uniemożliwia rozwój. Tymi niekorzystnymi zjawiskami mogą być na przykład zanieczyszczenia, może to być hałas, mogą być to wypadki, może być to wzmożona kongestia w mieście, czyli tak zwane korki. Na takie problemy rozwiązaniem staje się logistyka. Logistyka miejska, miasta, w zależności też czego dotyczy. Przede wszystkim należy pamiętać, iż rozwój miasta jest wszelakim kompromisem pomiędzy postępem a środowiskiem. W literaturze spotkać można wiele definicji logistyki miejskiej, logistyki miasta. Natomiast dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić definicję opracowaną przeze mnie, mówiącą, iż logistyka miasta jest to ogół procesów usprawniających oraz optymalizacyjnych przepływy osób, ładunków, informacji w miastach poprzez odpowiednie nimi zarządzanie tak, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, jednocześnie uwzględniając aspekty środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa oraz aspekty oszczędnego zużywania energii. Natomiast w literaturze można znaleźć dwojakie tłumaczenie terminu City Logistics. Z jednej strony City Logistics, czyli logistyka miejska, dotyczy tylko i wyłącznie zarządzania przepływami dóbr. Natomiast spotkać również można definicję logistyki miasta jako definiującej zarządzanie wszystkimi przepływami zachodzącymi w mieście. I tą właśnie definicją chciałbym się posłużyć w dalszej części wykładu. Po pierwsze, jakie są cele logistyki miejskiej? Głównym celem logistyki miasta jest zapewnienie efektywnego zarządzania wszystkimi procesami zachodzącymi w mieście. W skład celi cząstkowych, czyli celi szczegółowych, można zaliczyć na przykład cel zarządzania procesami w mieście, cel długookresowego rozwoju. Należy pamiętać, iż długotrwały rozwój miasta wiąże się też z długoterminowymi planami. Celem cząstkowym może być również cel integracji działalności na obszarze miejskim. Z punktu widzenia logistyki miasta wyróżnić można również pewne zadania realizowane na obszarach miejskich, które również w połączeniu można nazwać celami. W skład takich zadań realizowanych na obszarach miejskich można zaliczyć między innymi poprawę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw na terenie miasta bądź też aglomeracji, wzmacnianie znaczenia centrów miast, redukcję zanieczyszczenia środowiska naturalnego czy też ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, zwiększenie pewności i konkurencyjności transportu, odciążenie i wyprowadzenie transportu towarów z centrów miast, stworzenie bezkolizyjnych obwodnic, zwiększenie jakości życia mieszkańców, czy też polepszenie systemu gospodarki odpadami. Tych zadań możemy mnożyć niejednokrotnie. Ja chciałem tylko Państwu przedstawić te najważniejsze, które niejednokrotnie zawsze są związane z rozwojem miast. Natomiast jeżeli chodzi o przedmiot rozwiązań logistyki miasta, przede wszystkim zaliczyć można zaopatrywanie w złoża naturalne mieszkańców, mieszkających w miastach, które są potrzebne do życia. W skład takich złóż może wchodzić woda, gaz, energia. Drugim przedmiotem rozwiązań logistyki miasta jest organizacja transportu dostawczego oraz pasażerskiego na obszarach miejskich i podmiejskich. To właśnie ona stanowi tak ważny i kluczowy czynnik, podczas gdy tak bardzo narzekamy na wzmożone zatłoczenie ulic miasta.
Zarządzanie siecią telekomunikacyjną. To jest następny przedmiot rozwiązań, który należy wziąć pod uwagę. Następnie zarządzanie ekologistyką w miastach, czy też łączenie transportowych powiązań pomiędzy logistyką miasta a mezologistyką, czy też eurologistyką. Ważnym i kluczowym czynnikiem, z czego miasto się składa, jest jego infrastruktura. Infrastruktura systemu miejskiego. Podzielić ją można na trzy elementy. Pierwszym elementem infrastruktury jest to infrastruktura społeczna, w skład której wchodzą budynki użyteczności publicznej. Mogą to być szkoły, mogą to być urzędy, uczelnie, szpitale. To są wszystkie budynki publiczne wymieniane w miastach. Drugim czynnikiem, drugim podziałem infrastruktury systemu jest infrastruktura techniczna. Podzielić ją można na trzy elementy. Infrastruktura związana z zaopatrywaniem, infrastruktura związana z usuwaniem, infrastruktura związana z komunikacją. Zaopatrywanie w prąd, zaopatrywanie w gaz, zaopatrywanie w ogrzewanie. Jeżeli chodzi o usuwanie, no to usuwanie śmieci, usuwanie ścieków, kanalizacja. Te wszystkie elementy miasta muszą gdzieś być ulokowane. Dlatego też ważne jest odpowiednie zaplanowanie miejsca, gdzie one będą usytuowane w mieście. Komunikacja również jest istotnym elementem, która mówi nam o telefonii, mówi nam o radiofonii, telewizji, czy też internecie. Oraz przedstawia również inne usługi, których tutaj nie wymieniłem. Trzecim elementem infrastruktury systemu miejskiego jest infrastruktura transportowa. Podzielić ją można z kolei na dwie części. Pierwsza część dotyczy komunikacji indywidualnej. Komunikacji związanej z ulicami, komunikacji indywidualnej związanymi z drogami rowerowymi czy też chodnikami. Drugi element tej infrastruktury jest to komunikacja nam tak bardzo znana, komunikacja publiczna oraz transport. Tutaj w skład tej odnogi wchodzi przede wszystkim wszystkie rodzaje transportu wyróżniające w gospodarce. Możemy wyróżnić transport śródlądowy, transport morski, transport kolejowy, drogowy czy też lotniczy. Należy pamiętać, że głównie w mieście wykorzystywane są najczęściej dwie gałęzie, transport kolejowy oraz transport drogowy. Jeżeli chodzi o funkcje infrastruktury systemu miejskiego, to zaliczyć i wymienić można pięć takich funkcji. Po pierwsze, infrastruktura spełnia funkcję transferową, czyli tak zwane tworzenie warunków przepływu dóbr, energii oraz ludzi. Po drugie, funkcja usługowa. To nie jest nic innego jak zaspokojenie popytu na usługi. Najczęściej to zaspokojenie odbywa się za pośrednictwem sfery produkcyjnej oraz konsumpcyjnej. Kolejna funkcja infrastruktury jest to funkcja akceleracyjna, umożliwienie osiągania rozwoju gospodarczego poprzez stworzenie odpowiednich warunków rozwoju poprzez opracowywanie odpowiednich poziomów zagospodarowania. Kolejna funkcja integracyjna. Przede wszystkim mówiąca o kształtowaniu więzi społecznych, informacyjnych oraz ekonomicznych w miastach. Ostatnia funkcja infrastruktury jest to funkcja lokalizacyjna, mówiąca o pewnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu rozwoju infrastruktury. A teraz przejdziemy do rozwiązań logistyki w aspektach miejskich. W ostatnich latach powstaje wiele koncepcji zarządzania miastem, koncepcji logistycznych, mających za zadanie właśnie realizację celów wspomnianych i opisanych wcześniej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o koncepcję, możemy wyróżnić transport zrównoważony. To jest koncepcja, w której chodzi przede wszystkim
o minimalizację użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska. Po drugie, koncepcja czysty transport miejski, realizowana z dotacji unijnych. Czy też koncepcja podziału miasta na trzy strefy, koncepcję podróży po mieście. Też chciałbym dzisiaj Państwu pokrótce pewne koncepcje przedstawić. I po pierwsze, koncepcja polityki transportu drogowego. Każde miasto uwarunkowane jest w różny sposób. I też wdrażanie pewnych koncepcji polityki transportu drogowego w niektórych miastach jest niemożliwe, a w niektórych miastach wymagające. Co to oznacza? Pierwszy rodzaj polityki, czyli tutaj koncepcji całej samej polityki transportu drogowego, jest to skrajnie restrykcyjna polityka, ograniczająca udział samochodu osobowego do zaledwie 5%. To jest tak zwane car free city, czyli miasto wolne od samochodu. Druga koncepcja to tak zwana polityka zrównoważonego rozwoju. Umiarkowana swoboda użytkowania samochodu osobowego, zapewniająca transportowi indywidualnemu zaledwie 25% udziału w podróżach w mieście, natomiast zapewniająca transportowi zbiorowemu aż 75% udziału w podróżach miejskich. Bo to przecież podróże miejskie transportem zbiorowym powinny stanowić większą część tych podróży. Oraz ostatni element koncepcji polityki transportu jest to pełna swoboda użytkowania samochodu osobowego, co też mówi o tym, że jest to pełna dominacja owego samochodu. Najczęściej ta ostatnia polityka stosowana jest w mniejszych miastach. Czym większe miasto, ta polityka powinna być coraz to bardziej skrajnie restrykcyjna. Kolejna koncepcja, koncepcja lokalizacyjna infrastruktury miejskiej, mówiąca o tym, że miasto można podzielić na strefy, po których ewentualnie mogą poruszać się bądź nie mogą elementy infrastruktury drogowej. Po pierwsze, mamy strefa zero, mówiąca o tym, że poruszania posiadają wyłącznie piesi. Druga strefa, strefa A, priorytet posiada komunikacja miejska wraz z pewnym ograniczeniem ruchu samochodów osobowych. Strefa B, priorytet posiadają zarówno pojazdy komunikacji indywidualnej, jak i zbiorowej. No i strefa C, brak priorytetów komunikacyjnych. Ta koncepcja jest ściśle połączona z wcześniej omówioną polityką transportu drogowego. Na rysunku, na slajdzie widzimy przykład miasta Krakowa, który wdraża powoli strefy miejskie, które uzależnione są od tego, kto może po pewnych ulicach się poruszać, a kto nie może. Jeżeli chodzi o koncepcję podróży po mieście, to coraz to częściej spotykany i coraz to bardziej popularną koncepcją, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest koncepcja bike and ride. Koncepcja inaczej podróżowania po mieście rowerem. Uzupełnieniem roweru może być przede wszystkim, powinna być rozwinięta sieć transportu publicznego. Systemy bike and ride stosowane są już w wielu miastach w Polsce i Europie. Kolejny system, kolejna koncepcja, kolejny program. Jest to program mający przede wszystkim na celu zachęcenie użytkowników miast do ograniczenia korzystania z samochodów prywatnych przy podróżowaniu w mieście. Ta koncepcja to jest park and ride. Najczęściej takowe znaki usytuowane są na obrzeżach miasta, gdzie również znajdują się odpowiednio przygotowane parkingi, w celu przeniesienia osób podróżujących po mieście z samochodów prywatnych do właśnie wspomnianej komunikacji zbiorowej. Czy to autobusu, czy to metra, czy to tramwaju, czy pociągu. Kolejna koncepcja, koncepcja Kiss and Ride. To jest program mający przede wszystkim na celu ograniczenie kongestii transportowej w pobliżu szkół,
pobliżu dworców, przystanków i tym podobnych miejsc oraz przeniesienie poziomu bezpieczeństwa. Sama koncepcja zakłada i umożliwia postój w wyznaczonym miejscu kierowcy maksymalnie 15 minut. Jest to też uzależnione od tego, gdzie ten znak się pojawia. Umożliwia postój w celu wysadzenia danej osoby, która chciałaby podróżować, zmienić środek lokomocji, na przykład na autobus bądź też pociąg. Przygotowałem również dla Państwa dwie koncepcje związane stricto z wynajmem pojazdów bądź też z zarządzaniem pojazdów samochodowych podróżujących po mieście. Po pierwsze, mamy program carpooling. Oznacza uprzywilejowanie ruchu pojazdów, którymi podróżuje większa ilość osób. Ten program polega przede wszystkim na udostępnianiu w prywatnych bądź też służbowych samochodach miejsc dla innych podróżujących. Kolejny przykład, coraz już bardziej popularny, niedaleko to we Wrocławiu mamy już koncepcję carsharingu. Jest to przede wszystkim tak zwany model biznesowy. Wypożyczalni samochodów, gdzie możliwe jest wypożyczenie samochodu na krótki czas. Mogło być to wypożyczenie z godziny na godzinę, ale też można spotkać wypożyczenie samochodów z kilometra na kilometr. Ostatnią kwestią, którą chciałbym Państwu przedstawić z zakresu logistyki i wdrażanych systemów w mieście, są to rozwiązania z rodziny ACT, czyli Information and Communication Technologies. Jest to nic innego jak rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o cechy tych rozwiązań, to przede wszystkim oddzielenie zawartości od fizycznej lokalizacji za pośrednictwem odpowiednich sieci komputerowych są przesyłane dane do następnej jednostki. Brak granic geograficznych dla przepływu informacji. Granice geograficzne nie stanowią w żaden sposób bariery przesyłu tych informacji. Ostatnią cechą rozwiązań z rodziny ICT jest na przykład integracja oddalonych społeczności w sposób zwarty i efektywny. Jeżeli chodzi o możliwości niesione przez rozwiązania ACT, to przede wszystkim odzyskiwanie, sortowanie, filtrowanie, czy też rozpowszechnianie informacji w sposób prosty, łatwy i przyjemny. Poprawa wydajności procesów zachodzących w mieście. To jest kolejna możliwość, którą można z tej rodziny wymienić. Kształtowanie inteligencji miast. Jak ważną kwestią jest właśnie tworzenie inteligentnych miast, inaczej tak zwanych smart city, w gospodarce, w infrastrukturze, w środowisku, w zarządzaniu, a przede wszystkim w życiu. Efektem takich stosowania rozwiązań może być przede wszystkim wzrost wydajności, czy też redukcja kosztów. Przykładami wdrażanych rozwiązań ACT mogą być opracowanie procesów monitorowania ruchu drogowego, rozwój sieci transportu publicznego, wdrażanie rozwiązań hybrydowych w obszarze zasilania urządzeń transportowych, czy też wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w zasilaniu systemu znaków, na przykład komunikacyjnych, czy też innych elementów infrastruktury drogowej w mieście. Jeżeli chodzi o te rozwiązania, to wymienić można pakiet czujników zamontowanych w strukturze miejskim, które mają przede wszystkim na celu optymalizację zużycia mediów, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, czy też minimalizację zużycia zasobów naturalnych. Zdalna komunikacja, systemy RFID, systemy NFC, które stanowią już przyszłość rozwiązań w każdej gospodarce, ale również znalazły zastosowanie w mieście. Celem takich rozwiązań jest transfer oraz wymiana wszelkich zasobów informacji, zdalne pomiary zużywanej energii, mediów i tym podobne. Przede wszystkim taka komunikacja ogranicza czas przesyłania rzeczywistych informacji. Każdy już pewnie z Państwa korzysta
z aplikacji informującej o czasie dojazdu autobusu na przystanek. Czy też rozwiązaniem tego typu mogą być inteligentne znaki wdrażane w infrastrukturze miejskiej, które informują przejazd, którą drogą będzie korzystniejszy z punktu widzenia czasu, a którą nie. Ostatnim i też jak dla mnie najważniejszym rozwiązaniem to przede wszystkim inteligentne rozwiązania wdrażane w przystankach autobusowych, przy parkingach, systemach oświetlenia, systemach informacji, czy to mieszkańców, czy to pasażerów, czy to nowo przybytych turystów do miasta. Ta inteligencja, należy pamiętać, że miasta tworzą przede wszystkim, inteligentne miasta tworzą inteligentni ludzie. Podsumowując, logistyka w aspekcie geografii miast to jest nic innego jak rozwój. To rozwój powinien determinować o efektywności poczynań danych jednostek miejskich. Dlatego też logistyka przede wszystkim ogranicza powstawanie problemów komunikacyjnych, ogranicza powstawanie zatorów komunikacyjnych, korków tak zwanych, ogranicza wzrost zanieczyszczeń, powinna ograniczać wzrost zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Logistyka przede wszystkim powinna starać się realizować inteligentne cele, inteligentnie założone cele. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeżeli kogoś zainteresowałem, serdecznie zapraszam do studiowania na Politechnice Opolskiej w Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na kierunku Logistyka. Dziękuję bardzo. Do widzenia.